Zaczęło się od awantury, skończyło pożarem. 23-latka podpaliła mieszkanie w kamienicy w Chorzowie. Ewakuowano 20 osób. Ratownicy na rękach wynosili dzieci i zwierzęta. Fatima Orlińska. I choć od tragedii mogło być o krok, w pożarze, do którego doszło w miniony wtorek w jednej z chorzowskich kamienic, nikt nie ucierpiał. Ogniem objęte były dwa mieszkania sąsiadujące ze sobą. Dziś już wiadomo, że 23-latka, która zarządzała obydwoma, podłożyła tam ogień. Na czas pożaru strażacy odcięli w kamienicy dopływ prądu, jednak dziś już ewakuowani wówczas lokatorzy są bezpieczni w swoich mieszkaniach. Akcja trwała kilka godzin. Na czwartej kondygnacji miał miejsce rozwinięty pożar mieszkania. W trakcie tych działań i przeszukiwania okazało się, że mieszkanie naprzeciwko również jest objęte pożarem. Natomiast drzwi były zamknięte, więc trzeba było wyważyć. Po wyważeniu podjęto działania gaśnicze. Po zakończeniu działań mieszkańcy mieszkań, które nie były objęte pożarem, mogli wrócić do swoich mieszkań. Natomiast tamte mieszkania są wyłączone z użytkowania. W obu mieszkaniach był pożar. Paliło się w obu przypadkach łóżko i już od tego łóżka zajęły się wyposażenie tego mieszkania, jakieś meble. Była potrzeba rozebrania 25 metrów kwadratowych sufitu w jednym mieszkaniu, w drugim 4 metrów kwadratowych. Także nie bywała sytuacja, że jednocześnie paliły się dwa mieszkania. Pierwotnie policja tego wieczora otrzymała zawiadomienie o awanturującej się kobiecie. Pośród 20 ewakuowanych osób było 8 dzieci w różnym wieku, najmłodsze wyniesiono na rękach. Chorzowska prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, a policja przyznaje, że 23-latka była wcześniej znana służbą. Na tym etapie policja nie udziela jednak informacji, czy była to próba samobójstwa, czy usiłowanie zabójstwa osób postronnych. W trakcie trwania akcji gaśniczej podeszła 23-letnia mieszkanka Chorzowa, której dotyczyło zgłoszenie. Oświadczyła, że specjalnie podpaliła mieszkanie i żałuje, że nikomu nic się nie stało. Policjanci ją zatrzymali. Decyzją sądu została zatrzymana na okres 3 miesięcy. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności za spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia wielu osób. Spalone mieszkania są w stanie wymagającym generalnego remontu. Okopcony jest cały sufit, ściany spaleniu uległa też instalacja elektryczna. Na miejscu pracowały 3 zastępy straży pożarnej, a najwięcej czasu zajęła rozbiórka elementów konstrukcyjnych.